Jaką księgę wybrać? Słuchajcie, może tak. Był pewien człowiek w starożytności, który miał problemy w pracy. Takie poważne problemy w pracy. Nie takie trochę problemy w pracy, ale poważne problemy w pracy. Ktoś miał tutaj problemy w pracy? No, nie będę pytał, żebyście podnosili ręce, kto nie miał. Z klientami, czasem z współpracownikami, ale ten człowiek miał naprawdę poważne problemy. Jak się nazywał ten człowiek? No, pracował w takiej wielkiej korporacji, która się nazywa Dwór Królewski. Wtedy to był taki zupełny monopolista. Miał wysokie stanowisko. Coraz to wyższe stanowisko. Może czuł się doceniony, może chwilami nie czuł się do końca doceniony, a czasem się czuł bardzo niedoceniony. Na imię miał oczywiście Daniel. Daniel, który miał naprawdę, można tak powiedzieć, wybaczcie, że używam takiego słowa, takiego stwierdzenia, problemy w pracy, ale no, w gruncie rzeczy to była jego praca. W gruncie rzeczy to był ten czas, który spędzał na dworze królewskim. Może lubił swoją pracę, no ale ta praca przysparzała mu różnych problemów. I wiecie, mam taką, zawsze z tatą mamy taką, tak sobie rozmawiamy. I tak tata chce wiedzieć, w jakim wieku już jest, to ja mu tłumaczę: tato, no ty już jesteś w takim wieku, jakim był Daniel, jak upadał Babilon. O, no to dobrze, to jeszcze lwia jama przede mną, potem jeszcze może jakaś wizja. Mówię, no to bardzo dobrze, w tym kierunku tak jest, tak jest. Mówię, tata jeszcze tak, że tata czeka teraz na tą lwią jamę, tak? Jeszcze mu zostały, jak tak 83 lata, 82 może, tak po 80 Daniel był, no to wtedy upadał Babilon, ta słynna noc. A był jeszcze trochę starszy, jak znalazł się tam, musiał się grzać o lwy w lwiej jamie, bo w nocy było zimno. Więc jak wiemy, wszyscy się wyspali oprócz króla, lwy się wyspały, Daniel się wyspał, tylko król się nie wyspał. Także, ale wiecie, możemy mówić dużo o nim. Jedno jest pewne, no wiary mu raczej nie brakowało, Danielowi. Moi drodzy, ale tej jednej nocy jego wiara również była, no, tak poważnie przetestowana. Otwórzcie 5 rozdział Księgi Daniela. Jak macie ze sobą Pismo Święte, a zapewne macie, to otwórzcie 5 rozdział Księgi Daniela. To jest taki zaskakujący rozdział, ale naprawdę zaskakujący rozdział. No wiecie, co w czwartym rozdziale, po pięknych słowach Nebukadnezara, spodziewamy się czegoś budującego, nie? Już tak byliśmy z tym królem Nebukadnezarem, przyszliśmy przez ten drugi rozdział tam, potem przez ten trzeci rozdział, tak, gdzie tam ta religijno-polityczna siła męczy lud Boży i w końcu, prawda, jako symbol czegoś większego, bo to wszystko jest symbolem, te wszystkie 6 pierwszych rozdziałów Księgi Daniela to jest symbol czegoś większego. Potem w 4 rozdziale mamy, tak, Nebukadnezar upokorzony i nagle mamy 5 rozdział. I 5 rozdział zaczyna się tak bez żadnego wprowadzenia, bez niczego. Daniel jest jakby, można by powiedzieć, zaskoczony, ale chciałem o jednej rzeczy wspomnieć. Daniel, jak miał tak około 70 lat, to brał udział w niesamowitej uroczystości. Stał gdzieś tam z innymi dworzanami i obserwował ciekawą uroczystość. Uroczystość koronowania na króla pewnego młodego człowieka. Młodego, muszę powiedzieć młodego, bo miał 40 lat, ja mam teraz 40 lat, więc muszę mówić młodego. Więc słuchajcie, tego młodego człowieka i patrzył na niego z tego tłumu ludzi, z tego tłumu gapiów i się zastanawiał, bo znał tego młodego człowieka i przynajmniej parę lat i wiedział, że to nie jest najlepszy wybór dla Babilonu. Że to nie jest najlepszy wybór po Nebukadnezarze. Po królu, który de facto oddał w końcu chwałę Bogu. Że ten człowiek był bałwochwalcą, że ten człowiek miał problemy z różnymi rzeczami, o których jeszcze będziemy mówić. I że ten człowiek to nie jest dobry wybór. I wiecie, Daniel, mając 70 lat, gotowy przejść na jakiś taki stan spoczynku czy też emeryturę, zaczął się zastanawiać, jak to będzie wszystko wyglądało teraz. Oto bałwochwalca, człowiek z problemami, z używkami i tak dalej,
wchodzi na tron tego wielkiego, wielkiego króla Nebukadnezara. Bo to Belszazar był koronowany na króla, miał rządzić ze swoim ojcem, z Nabonidem. Nabonid z racji tego, że zachorował, wyjechał gdzieś tam do Tema się leczyć i zostawił swojego syna Belszazara. Belszazar będzie rządził Babilonem. To był powód do zmartwień. I Daniel się martwił. Daniel się zapewne martwił, jak zobaczył. Zresztą później będziemy czytać o tym. Ale martwił się, co to będzie teraz. Ten młody człowiek się nie nadaje. Ten młody człowiek to nie jest to. Jak to teraz wszystko poskładać? Wiecie, jak coś się dzieje, jak człowiek jest młody, to tam jakoś przechodzi. Jakoś go tam mniej martwią problemy. Ale później jest trochę trudniej przejść z takimi problemami. Daniel musiał to nieraz pewnie z Bogiem o tym rozmawiać. Boże, dlaczego dopuściłeś, żeby taki człowiek, taki Belszazar, taki niegodziwy bałwochwalca, zasiadł na tronie króla Nebukadnezara, którego tak poprowadziłeś do poznania Ciebie. Przyprowadziłeś go do takiego miejsca, do takiego momentu. A teraz taki człowiek. No i słuchajcie, 539 rok, ostatni rok Imperium Neobabilońskiego. Wielki Nebukadnezar nie żył już wtedy 23 lata. 23 lata zostało od tego króla. Nawet struktura tego rozdziału, wiecie, jak tak się przyjrzymy, to wszystko idzie od dobrego, od ucztowania, od radości, aż do zmiany dobrej pasy i śmierci króla. Tak? Wszystko zaczyna się dobrze, a kończy się jakoś tak naprawdę tragicznie. Spalony pałac, nie wiadomo, no może Babilon nie był zniszczony przez ten, ale pałac i to, co król zabity, z dobrego do coraz to gorszego. I tak też było w Babilonie, tak też Babilon wyglądał. Kronika Nabonida, taki był taki dokument, który nazywa się Cylinder snów Nabonida, wspomina Belszazara, wspomina jego najstarszego syna, zresztą samo imię Belszazara znaczy Obelu, strzeż mojego syna, więc ojciec Belszazara poświęcił go wszystkim bogom, jakim mógł. Wszystkim bogom, jakim mógł. Tylko jednemu bogu, w którego rękach był jego dech, temu bogu swojego syna nie poświęcił. Wykształcił go, jak mógł. Zrobił co najlepsze dla niego, żeby to był wielki, wielki król Babilonu, aby ten Babilon istniał przez lata. No niestety, tenże Belszazar, wszystkie pokładane w nim nadzieje ostateczności pogrzebał. Więc to był Belszazar. Taki człowiek. Daniel nie miał wysokiego zdania o nim. Ojciec Belszazara zrobił wszystko, co mógł, żeby tenże Belszazar modlił się do wszystkich możliwych bogów, żeby tenże Belszazar był wielkim królem. A my czytamy w piątym rozdziale, jak piąty rozdział się zaczyna, nic tutaj nie ma żadnej noty chronologicznej, nie ma napisane, co się działo w tamtym czasie. Po prostu zaczynamy. Król Belszazar urządził wielką ucztę. I ja przeczytam kilka wersetów. Wsłuchajcie się proszę w te słowa i powiedzcie mi, co takiego Daniel chce w tym piątym rozdziale nam przekazać. W ich towarzystwie pił wino, a gdy Belszazar był już pod działaniem wina, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar sprowadził z świątyni w Jerozolimie, tak by z nich pił król, jego dostojnicy, jego żony. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni, z domu Boga w Jerozolimie i pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Pili wino, wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza i kamienia. Co tutaj jest taki, jak refren się pojawia? Jedno słowo się pojawia bardzo, bardzo często w tym całym tekście, w piątym rozdziale Księgi Daniela, zaraz na początku. No, w towarzystwie ich pił wino, byli pod działaniem wina, pił król i jego dostojnicy, pili wino i wysławiali bogów ze złota, z kamienia i pili z nich, tak, przyniesiono naczynia i pili z nich. Wiecie, ten piąty rozdział mówi o czymś takim, adwentyści czasem mają problem. Ja już słyszałem takie rozmowy, czy też rozmawiałem. No Dawid, słuchaj, w tym Piśmie Świętym tam tak dosłownie o tym alkoholu to powiedziane nie jest, nie? Tak, no, no
powiedz, tam czytamy ten jeden werset o tym, że tam się wino czerwieni, że tam nie patrz w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. Ten jeden werset, tak, gdzieś tam. Może coś jeszcze tam, żeby tego mocnego napoju tam nie nadużywać i tak dalej, nie? Słuchajcie, Daniel nie miał z tym problemu. Daniel pięć razy, w pięciu wersetach mówi, byli pod wpływem, pili wino, uczta przynieśli naczynia i zaczęli robić to, czego nie powinni robić. Nie powinni robić, tak delikatnie mówiąc, tak jakby tutaj Daniel stał przed nami. Wiecie, ja nie wiem, czy Daniela kazania byłyby popularne, bo on by był bardzo taki prosto w twarz, taki prosto z mostu. I moglibyśmy tak nie lubić za bardzo jego kazań, bo by nam tak mówił naprawdę dość ostro, tak? To nie byłby taki dość złotousty kaznodzieja, tak jak to mówili kiedyś, tylko tak by prosto w twarz powiedział, co Bóg ma do powiedzenia na ten temat. Co Bóg ma do powiedzenia na temat alkoholu? Pierwsze pięć wersetów piątego rozdziału Księgi Daniela. Alkohol przyczynił się do upadku imperium. Do upadku imperium. Jeżeli alkohol przyczynił się do upadku imperium, to czy nie przyczyni się do upadku rodziny? Nie przyczyni się do upadku państwa? Nie przyczyni się do upadku firmy? Nie przyczyni się do upadku zdrowia? To samo. To samo. Nie trzeba iść daleko, gdzieś szukać i wyciągać jakichś tekstów poszczególnych i komuś udowadniać. Wystarczy przeczytać Księgę Daniela i piąty rozdział i sam początek Księgi Daniela i wystarczy. Ale dalej, ale my będziemy czytać więcej. My chcemy wiedzieć więcej niż tylko to. My chcemy wiedzieć coś więcej. Danielu, powiedz nam coś więcej. Więc czytamy dalej. A gdy Belszazar był już pod działaniem wina, rozkazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar sprowadził ze świątyni w Jerozolimie, tak by pili z nich jego dostojnicy, jego żony, nałożnice. Przyniesiono więc złote naczynia, które swego czasu zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jerozolimie i pili z nich jego dostojnicy i wszyscy królewskie żony i nałożnice. Co tutaj jeszcze widzimy takiego ciekawego w tym wersecie? Co takiego dziwnego w tym wersecie jeszcze jest? Pamiętacie królową Esterę? Pamiętacie wtedy tą ucztę Waszti, gdzie Waszti z tym pałacem kobiet urządzała jedną ucztę, a mężczyźni bawili się w innej części, w swoim męskim towarzystwie. Co tu czytamy? Pili z nich król, jego dostojnicy, królewskie żony i nałożnice. Tu są mężczyźni i kobiety razem. Nie ma podziału. Wtedy był taki podział, wiecie, wtedy był taki, dzisiaj nie, ale wtedy był taki podział, że kiedy była uczta, kiedy ucztowano, to tak w tamtych czasach osobno. Co mówi to o tej uczcie? Coś bardzo, bardzo ważnego. Ta uczta nie tylko było, prawda, pijaństwo, to była wielka niemoralność. To była, żeby nie użyć mocniejszych słów z tego miejsca, w tym czasie takich słów nie będziemy używać, ale to była, Daniel wskazuje wyraźnie, co to była za uczta, jakiego rodzaju to była, nazwijmy to, uczta. W tych pięciu pierwszych wersetach Daniel w sposób taki wręcz, słuchajcie, drastyczny opisuje. My to tak czytamy czasem, wiecie, ja to tak wielokrotnie czytałem i pił wino, tutaj, prawda, i królewskie żony, i wszyscy razem, i się dobrze bawili, i tak dalej. A przeczytajmy to inaczej. Daniel, jak coś jest ważne, to ma taką zasadę. Podkreśla to kilka razy. Jak w Księdze Daniela coś jest kilka razy wymienione, a w pięciu wersetach pięć razy wymienione, że był problem, bo wszyscy leżeli pijani, i wszyscy leżeli razem. Coś to mówi o tym, co się działo wewnątrz pałacu tej nocy. I wiemy, jaki był tego rezultat. No ale czytajmy dalej, bo chcemy wiedzieć coś jeszcze o tej uczcie. Coś jeszcze. Niech nam jeszcze Daniel coś powie, bo Daniel ma dużo do powiedzenia o tym, co się działo. Więc niech nam opowiada, niech nam mówi coś jeszcze. Bardzo fajnie brat Rajmund powiedział, że trzeba z Biblią w ręku sprawdzać to, co jest mówione. Dlatego z Biblią w ręku, proszę, sprawdzajcie to, co jest mówione.
Nagle ukazały im się palce ludzkiej ręki. I król zbladł. A ja wiem, że wy dobrze wiecie, co ta ręka napisała. Nie raz tu studiowaliście, ale skupimy się dzisiaj na czymś troszeczkę innym. Król zbladł. Wiecie, król, tam jest tak dość wyraźnie napisane, że król zbladł. Przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli. Biodra zwiotczały, a kolana zaczęły mu drżeć. Widzicie, jak Daniel wymienia po raz kolejny? Nie mówi, no król się wystraszył. No król był bardzo przerażony. Daniel nie mówi tak. Daniel mówi dosłownie, co się stało. Dosłownie, co się działo z ciałem króla, jak zobaczył tą rękę. Zbladł. Przyszły mu do głowy najstraszniejsze myśli, biodra mu zwiotczały, a kolana zaczęły drżeć. Dosłownie powiedział, od stóp do głów opisał króla. Stoi oto blady, trzęsący się, nie mogący ustać na nogach król, który co dopiero ucztował. I co dopiero się we wspaniały sposób ucztował, we wspaniały sposób, prawda, podejmował swoich gości. Zrobił taką wielką, wielką, nazwijmy to, ucztę. Ale w pewnym momencie każdy mężczyzna potrzebuje mamy. Mama to jest najważniejsza osoba w życiu mężczyzny. Wybaczcie tatowie, ojcowie, którzy tu jesteście, ale z mamą nie macie wiele, jakbyście tak... dzieci wam tego nie powiedzą, ale mama jest niezwykle, niezwykle ważna. A już niezwykle ważna dla swojego syna. W tym momencie wchodzi ktoś jeszcze. Daniel, 10 rozdział. Ja trochę to skrócę, dobrze? Żeby to tak długo nie było, więc kilka wersetów, ale proszę sprawdzajcie z Biblią w ręku, co jest napisane. 10 werset. Z powodu okrzyków króla i jego dostojników do sali biesiadnej weszła królowa matka. No i widzicie, Pismo Święte w tłumaczeniu. Tak? Pismo Święte w tłumaczeniu. I tu jest bardzo ważna jedna rzecz, bo my czytamy tłumaczenie. Tłumaczenie, wiecie, ja lubię tłumaczyć ludzi. Często tłumaczę różne osoby. Ale ja wam coś powiem o sobie. To jest niedobrze, że to się nagrywa. Bo wiecie, co z tym tłumaczeniem jest nie tak? To tłumaczenie to często jest interpretacja. Ja słucham, co ten człowiek mówi, interpretuję i przekazuję dalej. Nie tłumaczę dosłownie, bo jakbym tłumaczył dosłownie, to czasem by tego nie było, nie dałoby się zrozumieć. Więc żeby to przetłumaczyć, to trzeba zastosować pewną dozę interpretacji. Ile tłumacz tej interpretacji zastosuje, to jest od tłumacza zależy. Tak? Jeden stosuje zupełną interpretację, a drugi tłumaczy prawie dosłownie, tak? I ludzie narzekają, że przecież jak on tłumaczy, to się z tego nie da nic zrozumieć, bo on tłumaczy dosłownie. I tłumacz tutaj przetłumaczył, że królowa, ta wspaniała królowa wchodzi do sali biesiadnej. Królowa matka wchodzi do sali biesiadnej. Czy to była żona, jedna z żon Nebukadnezara, czy też to była siostra Nebukadnezara, nie wiemy dokładnie. Ale wiemy na pewno, była to postać obdarzana wielką, wielką czcią i wielkim dostojeństwem. No i wyobraźcie sobie, wchodzi ta królowa matka do tej sali biesiadnej, tylko że tam jest, w tekście hebrajskim jest jeden problem. Jeden problem. Może nie problem, ale jeden taki, można powiedzieć, taki niuans, który tłumaczenie pomija. Wiecie, jak po hebrajsku się mówi dom, tak? Bet. Mamy Betlehem, tak? Dom Betlejem, dom chleba, Betsaida, tak? Tam, gdzie Pan Jezus bywał. Także dom czegoś. I wiecie, jakiego słowa używa Daniel, które tu jest przetłumaczone sala biesiadna? Daniel używa takiego dosłownego słowa. Betmisteja. Betmisteja. Co to znaczy? Dom picia. Dosłownie. Dosłownie. To jest gorzej niż karczma. Dom dosłownie nadużywania alkoholu, żeby nie powiedzieć tego mocniej. Betmisteja. Więc królowa matka, dostojna królowa matka, ta piękna, mądra kobieta wchodzi do tej sali biesiadnej, do tego betmisteja, do tego domu picia, do tego domu tej orgii i wchodzi tam, widzi króla, który stoi blady, i wyciąga rękę i mówi, słuchaj,
słuchaj, jest w twoim królestwie człowiek. Najpierw mówi do niego, królu, żyj na wieki. On na wieki żył nie będzie, bo rana nie doczeka, ale jest w twoim królestwie człowiek, w którym jest Duch Świętych Bogów. Za czasów twojego ojca szukano u niego oświecenia, zrozumienia i boskiej mądrości. Twój ojciec, król Nebukadnezar, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, mędrcami chaldejskimi, jasnowidzami. Tak, twój ojciec, królu, chodzi o Daniela, któremu król nadał imię Belteszazar. Chodzi o Daniela. Co takiego w tym wersecie? Co takiego ten... Bo Daniel, wiecie, Daniel spisywał to, co królowa powiedziała, tak? I Daniel chciał, żebyśmy my wiedzieli, co królowa powiedziała. Więc żebyśmy wiedzieli, co królowa powiedziała, to przysłuchajmy się słowom królowej. Bo królowa mówi coś bardzo, bardzo ciekawego. Nie dość, że ukazuje to jej powagę, jej inteligencję, to jak ona elegancko zwraca się do tego biednego 50-latka, bo już wtedy miał 50 lat i trzęsącego się, i który posiniał ze strachu, i podchodzi i mówi do niego, może wyciąga rękę i mówi, królu, nie przejmuj się. Po pierwsze to żyj na wieki, a po drugie nie przejmuj się, bo jest w twoim królestwie taki człowiek i ten człowiek był tak mądry, że twój ojciec, Nebukadnezar, nie był ojcem Belszazara, może byli spokrewnieni, ale był królem przed nim. Był największym królem imperium neobabilońskiego. I dlatego Belszazar lubił się tytułować, ja jestem synem. Ja jestem synem tego człowieka. Ja jestem synem, ja tą spuściznę po nim, to kim on był, dzisiaj ja jestem. Straszne, straszne. Odwołuje się do potęgi, do mądrego, do króla, który dzielnego, walecznego króla, z którym nie miał absolutnie nic wspólnego. I królowa mówi, chodzi o Daniela, któremu na imię Belteszazar. Królowa, wiecie, tutaj nie ma co się odwoływać do tradycji, ale tradycja nam mówiła, że ona się nazywała Nitokris. Czy się nazywała Nitokris, czy nie, jak się nazywała, nieważne. Ważne są słowa, które wypowiedziała. A wypowiedziała bardzo ciekawe słowa. Po pierwsze, więc co robi ta kobieta w tym domu picia? No, patrzy na to wszystko i mówi tak. Królowa szanuje Daniela po pierwsze. Mówi, masz Daniela. I co? I mówi o nim jak? Jak o Danielu mówili w księdze Daniela? Jak o Danielu mówili w księdze? To jest bardzo ważne. Jak go nazywali? Tym wygnańcem z Judy go nazywali. Belteszazarem, na cześć króla Bela go nazywali. Że to jest ten Belteszazar. To jest sługa mojego Boga, tak? Nebukadnezar go nazwał. To jest mojego Boga. Mój Bóg go tu przyprowadził, my podbiliśmy Jeruzalem i oto jest w Babilonie i to jest sługa mojego Boga i to jest tenże Belteszazar. Królowa mówi, nie. Chodzi o Daniela. Królowa używa jego hebrajskiego imienia. Jakie słowo jest nam, dla nas najcenniejsze? Jakie słowo jest dla nas, jak na mnie mówią moi przyjaciele, jak do mnie mówią ludzie, którzy są mi bliscy? Ej, ty? Ten Polak? Albo Polok? Ten z południa? Tak do nas mówią? Tak, to wszystko nas określa. Jesteśmy stąd. Myśmy Stella. Jak ktoś mnie zapyta, skąd jestem? Z Bielska Białej. Całe życie mieszkam w Warszawie, ale urodziłem się w Bielsku Białej. Ja jestem stąd. I to jest dla mnie cenne. Ale wiecie, jakie słowo jest dla mnie najcenniejsze? Moje imię. No to imię wybrała mi babcia z Cisownicy. To jest cenne imię dla mnie. Jak tam stoję nad jej grobem, to sobie zawsze o tym myślę. I Daniel, jak przyszedł do Babilonu, to chcieli mu odebrać to najcenniejsze. To, jak nazwała go jego mama i tata. Chcieli mu to zabrać. Czyli mu powiedzieć, ty się nie nazywasz Daniel, ty już nie jesteś
z Jerozolimy, tam już stamtąd nie jesteś. Ty jesteś teraz z Babilonu i nazywasz się Baltazar. Ty się nazywasz inaczej. Ty się nazywasz Belteszazar. No, mniejsza o to, jak dokładnie to brzmiało, ale ty się już nie nazywasz Daniel. A oto królowa wchodzi do tego domu picia i mówi, on jest Daniel. Dan i El. Bóg moim sędzią. On jest Daniel, a to król nazwał go Belteszazar. I nic więcej nie mówi. Nie mówi, a on jest tym wygnańcą, on tam go tam przyprowadzili w kajdanach, okaleczyli go, jego rodziców na jego oczach zabili i przyprowadzili go w kajdanach, przez pustynię go przewlekli. Tego wygnańca tutaj przyprowadzili do nas. I teraz ten wygnaniec, no okazało się, że ma takie różne tutaj, prawda, triki, które potrafi robić. Nie. Królowa mówi, nie triki. Za czasów twojego ojca szukano u niego zrozumienia i boskiej mądrości. Twój ojciec, król Nebukadnezar, ustanowił go przełożonym. Jest w królestwie człowiek, którym jest Duch Świętych Bogów. Chcielibyście tak, żeby ktoś was kiedyś zawołał? Bo jest wielki problem. Jest wielki problem, którego tak, wiecie, po ludzku się nie da rozwiązać. Co byśmy nie robili z tym problemem, to nawet sztuczna inteligencja nam nie pomoże. Nic nam nie pomoże. Ale jest człowiek. Jest pewien człowiek. On jest z tego ludu tam. I w nim jest Duch Wielkiego Boga. I on jest teraz potrzebny. Bo inaczej tego problemu nie rozwiążemy. Ta wielka królowa wie, o kogo chodzi. No i Belszazar zaczyna rozmawiać. Tak rozmawiała królowa, a teraz popatrzymy, jak rozmawia syn. Syn rozmawia inaczej. Słowa Belszazara do Daniela. Czy to ty jesteś Danielem, jednym z wygnańców judzkich, których mój ojciec sprowadził tu z Judy? Znowu tłumaczenie, ale tam jest takie słowo, tak oryginalnie. Czy to ty jesteś ten Daniel? Dosłownie. To nie jest pytanie, tylko król się zwraca z wykrzyknikiem. To ty jesteś ten człowiek. To ty jesteś Daniel. To ciebie potrzebowałem. Ale za chwilę się łapie za język, mówi, a z tych wygnańców judzkich. To ty jesteś Daniel z wygnańców judzkich. Widzicie różnicę między królową, a między Belszazarem? Królowa zwraca się, to jest Daniel, w nim jest Duch Świętego Boga. A Belszazar się zwraca, ty wygnańcu, ty mi powiedz, co jest napisane. Bardzo ważna różnica pomiędzy pytaniem, jak zwraca się królowa. W oryginalnym języku jest tak wyraźne, ta różnica. Wiecie, dlaczego jest wyraźna? Bo Daniel chciał, żeby była wyraźna. Bo Daniel chciał, żeby między tym, co mówi królowa, a tym, co mówi Belszazar, żeby była wyraźna różnica. Żeby nie mieli ze sobą wiele wspólnego. I to wejście królowej, które można tak łatwo pominąć, jest tak ważne w tym rozdziale. Te słowa królowej są tak ważne. I tak ważny jest kontrast między królową a Belszazarem i między Danielem i Belszazarem. Ta różnica jest bardzo ważna. Czytając rozdział 5, zawsze należy zwrócić uwagę na różnicę. Na to, co tak bardzo różni te dwa światy, te dwie społeczności. Na to, co reprezentują jedni i to, co reprezentują drudzy. Jest tak bardzo, bardzo, bardzo pokazane na dwóch oddzielnych krańcach. I mówi tak. Zanim przyszedłeś, sprowadzono już do mnie tutaj czarowników, aby mi odczytali to, co jest napisane i zapoznali mnie z jego znaczeniem. W 15 wersecie. Lecz oni sobie nie poradzili. To też jest coś, co w Biblii już słyszeliśmy. Sprowadzono tutaj ludzi, którzy mieli być kompetentni, ale Daniel, wiesz co, oni nie byli w ogóle kompetentni. Jeżeli ty to odczytasz, Jeżeli ty to odczytasz, to
Tak więc jeśli umiesz odczytać to pismo i zaznajomić mnie z jego znaczeniem, będziesz odziany w purpurę, złoty łańcuch, włożą ci na szyję i będziesz jako trzeci panował w tym królestwie. Będziesz jako trzeci w tym całym królestwie. No i Daniel odpowiada. Daniel odpowiada. Już kończymy wstępnie. Już jesteśmy w połowie. Przepraszam. Słuchajcie, wiecie, te niuanse w księdze Daniela są tak, czasem tak wciągające. Zachowaj swoje dary przy sobie, a nagrody przekaż komu innemu. Bóg Najwyższy dał królestwo i wielkość i cześć i majestat twojemu ojcu Nebukadnezarowi. Lecz gdy jego serce wzbiło się w pychę, a w duchu stał się pewny siebie, został usunięty z królewskiego tronu i odebrano mu cześć. Daniel nie używa słowa królu żyj na wieki, bo Daniel wie, że król na wieki nie będzie żył, a rana nie dożyje, tak jak już mówiliśmy. Daniel bardzo odważnie staje przed królem i mówi do niego: królu, te dary to sobie zostaw. To wszystko, co obiecujesz, ja ci przeczytam, co jest napisane. Może ci się nie spodobać. A dary możesz sobie zostawić. Ja tego nie potrzebuję. A ty, jego synu Belsazarze. I teraz te wersety, które właśnie Rajmund czytał na samym początku. Ty, jego synu Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, pomimo że o tym wszystkim wiedziałeś. Kluczowe zdanie w tym rozdziale. 22 werset Księgi Daniela. Sedno 5 rozdziału. Samo sedno. Sam środek ale samo sedno 5 rozdziału. A ty o tym wszystkim wiedziałeś. Ty to wszystko wiedziałeś. Ty dobrze wiedziałeś o tym wszystkim. A jednak. Ty dobrze wiedziałeś. Daniel, imię Daniela, Bóg moim sędzią. Staje Bóg moim sędzią przed królem Belszazarem i wypowiada wyrok na Belszazara. I co mówi? Na jakiej podstawie pada wyrok? Bo ty o tym wiedziałeś. Ty o tym wiedziałeś. Ty wiedziałeś, co się stało za... Nie udawaj. Nie udawaj. Ty o tym wszystkim wiedziałeś. I co zrobiłeś? Daniel stoi wśród całych mas pijanych mężczyzn i kobiet. Stoi na tej uczcie, gdzie już może nie pachnie tak pięknie. Stoi wśród tego wszystkiego, co było. Patrzy na to wszystko dookoła. Patrzy na króla. Patrzy na napis, jeszcze gorący na ścianie. I mówi: królu, ja ci to przeczytam. Ale posłuchaj wyroku. A zanim, to pozwól, że ustalimy, dlaczego taki wyrok. Dlaczego to, co jest na ścianie, jest tak surowym wyrokiem na ciebie. Dlatego, królu, że ty to wszystko wiedziałeś. Dlatego. Bardzo ważne słowa. Przeciwnie, podniosłeś się przeciwko Panu Niebios, bo rozkazałeś, by ci przyniesiono naczynia z Jego świątyni, a ty, i co Daniel powtarza, twoi dostojnicy, twoje żony i nałożnice piliście z nich wino. Co więcej, wysławiałeś przy tym bogów ze srebra i złota, z miedzi i z żelaza i z drewna i z kamienia. Nie wiedzą oni i nie słyszą, ani niczego nie widzą. Natomiast Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie oraz wszystkie twoje ścieżki, nie uwielbiłeś. Będziemy wszystkiemu oddawać pokłon, tylko nie temu, który ma nasze tchnienie w swoich rękach. Będziemy czcić technologię, będziemy czcić dobrą zabawę. Nie ma nic, wiecie, złego z tym, żeby spędzić przyjemnie czas. Ale będziemy to wszystko czcić i oddawać temu pokłon. Będziemy mówić, że to jest sens i sedno życia. Tylko jednego nie zrobimy. Będziemy do granic możliwości łapać każdy dzień i wykorzystywać go do granic możliwości, aż nam nie starczy tchu i pójdziemy w końcu spać. Aby obudzić się do następnego dnia, pójść do pracy i następnego dnia znowu to samo. Po co? Żeby oddać cześć temu, co nie dało nam tchu.
Daniel tak wyraźnie mówi. Najpierw, królu, ty wiedziałeś, co powinieneś czynić. Później upiliście się. A później, jak to wszystko zrobiliście, to byliście bałwochwalcami. Zaczęliście służyć, zaczęliście oddawać cześć temu, co nie żyje. Trzy rzeczy. Alkohol, bałwochwalstwo i na siłę zapomnieć o Bogu. Dosłownie na siłę. A ty jego synu, i tam jest to słowo jada, wiedzieć tak dobrze. Wiedziałeś o tym, ale zrobiłeś zupełnie co innego. Jakie było ostatni dekret Imperium Babilońskiego, Neobabilońskiego? Jaki był ostatni dekret? Ostatni dekret, który król podjął. Wtedy Belsazar rozkazał odziać Daniela w purpurę i włożyć mu na szyję złoty łańcuch. Następnie ogłoszono, że jako trzeci będzie rządził w królestwie. Ostatni dekret umierającego neobabilońskiego królestwa, imperium. Ostatni dekret. Ostatnim dekretem było to, aby Bożego sługę, aby oto tego Daniela, tego wygnańca, jak go nazywali raz po raz w tej księdze, raz po raz, wygnańca, odziać w królewską purpurę, zrobić trzecim w państwie i aby rządził w królestwie i dać mu symbol czegoś nieprzemijającego. Dać mu złoty łańcuch. To był ostatni dekret. I teraz, co przetrwało z tych wszystkich dekretów? Czy ten dekret, który Daniel otrzymał, przetrwał do następnego imperium? Prawda? Zwaśnione imperia, jedno podbija drugie. A ten, który wierzy Bogu, ostał się i w jednym, i w drugim. Mało tego, dekret umierającego, upadającego w grzechu niemoralności, w pijaństwie imperium, dekret, który to imperium podejmuje, przechodzi na to kolejne imperium. I Daniel, który za czasów Belszazara może już trochę był zapomniany, zostaje na tym miejscu, na którym był. Ginie król, ginie jego świta, miasto jest podbite. Ale Daniel zostaje na tej pozycji, na której był. Coś niesamowitego. Ten, który nie brał w tym wszystkim udziału. Moi drodzy, ale czego to jest wszystko symbol? Co w tym rozdziale jest? Bałwochwalstwo, pijaństwo, pycha, oddawanie chwały temu, oddawanie chwały wszystkiemu, czemu chwały oddawać nie należy. Tylko jednego nie pamiętają. Boga, w którego ręku jest ich dech. Wszystko. Wierzyli we wróżby, wierzyli w jakieś stany nadprzyrodzone, wierzyli. To byli wierzący ludzie, w tylu Bogu wierzyć. No. Wierzyć w Bogów z kamienia, z żelaza i tak dalej, to trzeba dobrze wierzyć, żeby w coś takiego wierzyć. To nie byli, im wiary nie brakowało. Bałwochwalstwo było? Było. Pijaństwo było? Było. Niemoralność była? Jak najbardziej. Ile chcecie. Co jeszcze było? Pycha. Jeszcze była pycha. Daniel mówi co do króla? Mówi, jak twój ojciec, Nebukadnezar, się nie uniżył, to dostał nauczkę. A ty, królu, pomimo nauczki nic się nie nauczyłeś. Dlatego on przeżył swoją nauczkę, a ty swojej nauczki przeżyć nie możesz. Tak się kończy Imperium Neobabilońskie. Ale czy tak się tylko skończy Imperium Neobabilońskie? Czy to jest tylko koniec Imperium Neobabilońskiego? Czy księga, która dotyczy tego, co... Księga, która kończy się słowami, a kiedyś przyjdzie taki czas, że należeć będzie, że będzie, że otwórzcie ją jeszcze ponownie i zacznijcie ją czytać ponownie. Czy ta księga nie mówi o czymś nam bliskim i znajomym? Bliskim w sensie odległości. Czy ta księga nie mówi o czymś na dzisiaj? Zapomnienie Boga, oddawanie czci wszystkiemu, co martwe, bałwochwalstwo, pijaństwo i niemoralność.
Czy ona nie mówi nam o czymś, co staje się coraz bardziej rzeczywistością? Puste kościoły, puste miejsca, gdzie ludzie przynajmniej jeszcze można było jakoś dyskutować, rozmawiać o Bogu, o jednym Bogu. Zamieniane na skateparki, na różne inne rzeczy. Nic nie ma w tym złego w skateparku. Ale jak się, wiecie, w największej katedrze, jak się to wszystko zmienia, jak to wszystko idzie w kierunku zapomnienia tego, którego i nawet to powiedzenie, napis już jest na ścianie. Napis już jest na ścianie. Tylko gdzie jest królowa, która wejdzie do tego domu pijaństwa i powie, są ludzie. Nie wszyscy są na uczcie. I wtedy będzie trzeba powiedzieć. Będzie trzeba powiedzieć jak Daniel. Będzie trzeba powiedzieć, przyjść i powiedzieć. Stanąć czołem przed pychą, pijaństwem, bałwochwalstwem i wszystkim, czemu stawił czoło Daniel. Daniel mówił jeszcze o jednej sile. Daniel mówił o małym rogu, którego cechą taką główną będzie właśnie pycha, który mówił przeciwko Najwyższemu. Sile, która pozostanie z ludem Bożym do samego końca. Ta księga jest bardzo spójna. I ta księga bardzo dużo mówi o tym, co tu, dzisiaj i teraz. Moi drodzy, niech was Pan Bóg błogosławi. Jak kiedyś będziecie się zastanawiać, gdzie jesteśmy, w którym miejscu historii i świata jesteśmy. 5 rozdział to jest dobre miejsce, żeby otworzyć. Inne też. 7, 8 często otwieramy. Bardzo ważny. Ale 5 też mówi dużo o tym, w jakim miejscu historii świata jesteśmy dzisiaj? Przed upadkiem imperium. Przed samym upadkiem. Ostatnia noc. Moi drodzy, niech was Pan błogosławi i prowadzi. Amen. Nasz ukochany Ojcze i Boże, jesteśmy Ci wdzięczni. Jesteśmy Ci wdzięczni, bo pomimo to, co dookoła nas, gdzieś możemy znaleźć taką pewność w Tobie. Pewność, że nas bardzo, bardzo ukochałeś. Jakkolwiek nasze życie było kiedyś, wcześniej, to dzisiaj się już nie liczy, bo dzisiaj żyjemy w Tobie. Dzisiaj Ciebie mamy koło nas i przed nami i zawsze myślimy o tym, co będzie, nie o tym, co było. Panie Boże, dziękujemy za tych, którzy szli przed nami. Dziękujemy za to, że możemy dalej nieść tą pochodnię słowa. Dziękujemy za Daniela, dziękujemy za innych, którzy Boże, tak niezłomnie stali po Twojej stronie. Drogi Ojcze, dziękujemy. Bądź z nami. Panie Boże, ja tak bardzo Cię proszę o nasz ukochany zbór tu w Skoczowie. Wspaniały zbór, historyczny zbór. Zbór, który tak wiele przeszedł dla Ciebie. Budowany rękoma Twojego ludu. Dziękujemy. Pobłogosław prosimy. Pobłogosław nas tutaj. Jak jesteśmy, jak się będziemy rozchodzić. Panie, daj, żeby ten tydzień, ochraniaj każdego z nas. Ochraniaj tych najmłodszych i tych troszeczkę starszych. I tych jeszcze trochę starszych i tych najstarszych. Bądź z nimi, prowadź ich, Panie, żeby na każdego dnia i w każdym momencie wiedzieli, że jesteś blisko. Drogi Ojcze, dziękujemy, bo wiemy, że na każdą modlitwę o Twój pokój, o Twoje prowadzenie i o Twoją ochronę Ty, Panie, zawsze spełniasz ponad nasze prośby. Dziękujemy Ci za to z całego naszego serca. W drogim imieniu Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Amen.